Kontrola pokazała, że kiedy wykryto w Polsce pierwszy przypadek zachorowania na COVID-19 odpowiedzialne organy i instytucje państwa, podmioty lecznicze i służby nie były przygotowane na wybuch epidemii. Mimo to władze nie ogłosiły stanu klęski żywiołowej, a zamiast tego poprzez specustawę cOVIDową wprowadziły zmiany w przepisach, na podstawie których narzucano jeszcze dalej idące ograniczenia zakazy i nakazy. W tej sprawie złożyłem do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z ustawą zasadniczą, niektórych przepisów spec ustawy covid a także tzw. ustawy zmieniającej, na podstawie której utworzono Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Spec ustawa zniosła także mechanizmy zabezpieczające prawidłowe wydawanie środków publicznych, w efekcie czego doszło między innymi do niegospodarnego zakupu respiratorów za ponad 82 miliony złotych. W tej sprawie Nich złożyła trzy zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez urzędników państwowych.